Cześć kochanie, jak ładnie ten znaczek wygląda. Jak co? Ładnie znaczek ode mnie dostał. Nie, witaj Igor, witaj Igor, jak się masz, jak się masz, wszyscy cię witamy, wszyscy pozdrawiamy. Być zapiewajło, to mi jakieś tam to uczyło. Wiesz, bo to jest w przedszkolu się tak śpiewa co tydzień. O tej porze to wszystkim możliwe. To nie modlitwa. Przegłosuję do każdego. Przyjął. No i mamy tę sprawę, o której ci Agnieszka mówiła. Tym razem się mną nie wysłuchuje. Czeka mikrofon tutaj, zobaczymy kto coś powie. Ciekawego. Nie, Jacek, to ma być Jacek Igor. Powie. Nie, ja dziś nic nie mówię. Jacek dzisiaj nic nie mówi. Twierdzi, że nic nie mówi. Zobaczymy. Tu jest taka aleja, tak? Utworzona. O. Gazeta Wyborcza. Już się szykuje do pierwszego wydania. Ale to nic, tu się jedna pani ukrywa. Ukrywa się jedna pani. Nie ma radki. O, jestem. Leśki, prawa! Sędzia niezawisły! Sędzia niezawisły! Leśki, prawa! Sędzia niezawisły! Leśki, prawa! Że nie robimy tego wyłącznie dla siebie, tylko robimy to po prostu dla wszystkich. Jakie kroki pan zamierza podjąć, jeżeli będzie bierność z drugiej strony, ze strony prezesa sądu? Oczywiście z jednej strony pójdę drogą sędziego Juszczyszyna i będę ponawiał moje pisma. Z drugiej strony też
będę się zastanawiał nad jakąś drogą prawną, aby dochodzić swoich praw i wymóc przestrzeganie prawa przez zwierzchników. Składam pismo u prezesa, no i trzeba czekać na jego ruch. To znaczy, nie oszukujmy się, podejrzewam, że decyzja już zapadła i niekoniecznie w tym budynku. Natomiast no to jest kolejna szansa przed prezesem, żeby opowiedział się, czy stoi po jasnej, czy po ciemnej stronie mocy, czy jest sędzią, czy jest urzędnikiem, czy stoi po stronie prawa, czy wprost przeciwnie, niszczy sądy. Panie sędzio, co będzie oznaczało dla polskiej praworządności, jeżeli dzisiaj pan nie wróci do orzekania? To będzie oznaczało to, że niestety politycy ciągle idą tą drogą, którą idą, czyli niszczą tę praworządność, no ale oczywiście to nie kończy absolutnie naszej walki. Dopóki walczymy, jesteśmy zwycięzcami i jestem przekonany, że prędzej czy później ten efekt w postaci triumfu praworządności będzie. Dziękuję. Proszę Państwa, witam obywateli tutaj, wszystkich witam sędziego Igora Tuleje, witam też sędziów tego sądu i Okręgu Warszawskiego. Powiem tak, sędzia Rzeczypospolitej Polskiej, legalnie powołany Igor Tuleja, dzisiaj stawia się do pracy i domaga się od prezesa tego sądu, Rzeczka Dyscyplinarnego Piotra Skawery, żeby go do tej pracy dopuścił. Nie sąd, nie sędziowie i nie orzeczenie. Nie wiadomo kto, Państwo jacyś motywowani politycznie, na polecenie polityka wydali decyzję, która pozbawiła Igora Tuleje wykonywania pracy. Zawieszono go bezprawnie. Wbrew uchwale trzeci z 23 stycznia Sądu Najwyższego, wbrew postanowieniu o zabezpieczeniu zakazującego działania Izby Dyscyplinarnej, która nie jest sądem. Będziemy powtarzać do bólu, że to nie sąd, nie sędziowie i nie wiadomo jaka decyzja, co to było, nie był to wyrok ani postanowienie sądu. Sąd apelacyjny w orzeczeniu sprzed kilku dni powiedział jasno. Igor jest legalnie powołanym sędzią. Nie został zawieszony, bo zgodnie z konstytucją sędziego można zawiesić albo złożyć z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Sąd to są osoby niezawisłe, niezależne, legalnie powołane. Żadnego z tych kryteriów nie spełniają państwo z dyscyplinarne. I dzisiaj Igor stawia się do sądu z pismem żądającym dopuszczenia go do czynności sądowych, bo nie utracił zdolności do wykonania tego mandatu, który powierzyła mu Rzeczpospolita Polska w akcie mianowania, że jest legalnym sędzią Rzeczpospolitej Polskiej, a nie jakimś przebierańcem czy nominatem politycznym. My dzisiaj jako obywateli sędziowie wspieramy tutaj Igora, okazujemy mu solidarność, ale też pamiętamy, tak jak na tych tablicach, które są na moimi plecami, pamiętamy, że Igor nie jest jeden. Igor się naraził, bo wydał orzeczenie, które nie podobało się politykom, za to został ukarany. Został ukarany Paweł Juszczyszyn. Od roku jest już bezprawnie zawieszony za to, że domagał się wyjaśnienia, jak to było z tymi podpisami, a było chyba coś nie tak. Z tym podpisem do NeoKRS-u. Beata Morawiec, zawieszona nielegalnie za to, że odważyła się pozwać, co więcej, wygrała proces w pierwszej instancji ze Zbigniewem Ziobrą, prezes stowarzyszenia TENIS, również walczącego w obronie rzeczy sądów. Igor nie został zawieszony, Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, a on ma prawo i obowiązek stawić się do pracy, gdzie tą gotowość pokazuje. Reszta zależy do prezesa, należy od prezesa tego sądu, który albo się opowie za polityką, albo opowie się za prawem i konstytucją, jaka w Polsce obowiązuje. Panie sędzio. Dziękuję obywatelom i sędziom za wsparcie. Walczymy do końca. Pamiętajmy o tym, że za tymi chmurami jest słońce i nawet po najdłuższej nocy przyjdzie dzień. To przezwyciężenie. Dziękuję. Proszę. Proszę, idziemy jeszcze. Tak jest, dzień dobry Państwu. Proszę pana, mamy. Dobry. Tu jest teren, gdzie nie nagrywa. Mogę wejść? Nie, nie, zakaz. Do sądu nie można wejść? Dzisiaj nie, dziennikarze nie wchodzą. W ogóle? Tak. Pan na
rozprawę idzie? Tak, będę chciał. Chciałem do biura prasowego się dostać. Biuro prasowe jest ze mną. Gdzie jest ze mną? To znaczy gdzie? Inny wejście? Ale do biura obsługi interesanta? Nie, biuro prasowe. Biuro prasowe jest na trzecim piętrze, tutaj. Tak, biuro prasowe jest tutaj. A my nie mamy żadnej informacji. Nie ma pani informacji? Dobrze, ja do nich zadzwonię, oni przyjdą. Niech pan zadzwoni. Okej, dobra. Nie ma problemu. Przepraszam bardzo. Jak pan sądzi, długo będziemy tu czekali, jak sędzia tutaj wyjdzie? Myśli pan, że pan prezes Schab przyjmie go dzisiaj do orzekania? Powiedzieli, że koniec wydarzenia? Co? Powiedzieli, że koniec wydarzenia? Nie wiem. Jeszcze ja podejrzewam, że przez bramkę sędzia Tuleja przeszedł. Ale zobaczymy, co dalej. No to może ja tu gąciarka zadzwonię. To będziemy wiedzieli. Jak myślicie, na to czekamy. No tak. Podejrzewamy jednak, że nie będzie dzisiaj. No. Czekamy. Dali mnie. A, czyli na koszt, czyli kończymy. Podejrzewam, że za chwileczkę to pojawi się. Nie, zobaczymy. Ja mam ogłoszenie. Organizator, pan Tyt Gąciarek, sędzia, prosił przekazać, żeby zakończyć wydarzenie, że to jest koniec wydarzenia i że wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, ale w emocjach nie zdążył zakończyć wydarzenie. Dziękuję. Dobra, musi odejść.